Badanie w tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, zrealizował Instytut Badawczy IPSOS, któremu, korzystając z tej okazji, chcemy gorąco podziękować. Badanie zostało zrealizowane na dużej, 2000 próbie respondentów metodą KAPI w domach wylosowanych osób przez ankieterów IPSOS-a. Chciałbym powiedzieć o dwóch kwestiach, ponieważ bazując na doświadczeniach z roku ubiegłego, wprowadziliśmy pewne ulepszenia w metodzie badania i po pierwsze w tym roku przyłożyliśmy się trochę do jakości wywiadu. Problemem tego badania jest bardzo długi, bardzo rozbudowany kwestionariusz. Więc zanim ruszyliśmy z badaniem, robiliśmy takie wywiady testowe, gdzie przez lustro weneckie podglądaliśmy, jak taki wywiad przebiega i modyfikowaliśmy narzędzie badawcze, tak żeby dla respondenta było to jak najbardziej łatwe do przejścia. Po drugie też przyłożyliśmy się dosyć do kwestii doboru próby do tego badania. I tu, bazując na doświadczeniach z ubiegłego roku, poczyniliśmy pewne ulepszenia, które prawdopodobnie też znalazły podbicie lekko w wynikach, o czym będę za chwilę jeszcze mówić. Natomiast jesteśmy z tych zmian bardzo zadowoleni i krótko mówiąc, badanie mamy ostatecznie, uznajemy, że jest reprezentatywne dla populacji Polaków w wieku 15 lat i więcej, reprezentatywne dla populacji używających internetu, dla nieużywających internetu, a także ma taki wymiar badania penetracyjnego, to znaczy w trafny i rzetelny sposób określa, jaka jest proporcja osób korzystających i niekorzystających z internetu w Polsce. Dobrze. Przechodząc do wyników, na początek kilka takich liczb, pewnie najbardziej istotnych, może wartych zapamiętania. Więc według tegorocznego badania World Internet Project, zrealizowanego tuż przed wakacjami, mamy w Polsce 62% osób korzystających z internetu i 38% osób niekorzystających z internetu nawet od czasu do czasu. W tym miejscu chciałbym przypomnieć to, co mówiliśmy przy okazji pierwszej edycji badania, że taki prosty podział na korzystających i niekorzystających z internetu jest daleko idącym uproszczeniem, ponieważ rzeczywiście korzystanie z internetu jest dużo bardziej skomplikowanym zjawiskiem. I tutaj chcę tylko powiedzieć o tym, że na przykład wśród tych 62% osób, które z internetu korzystają, 8% to osoby korzystające z internetu mniej niż godzinę tygodniowo, czyli właściwie prawie wcale nie korzystające z internetu. Z kolei wśród tych 38% osób, które nie korzystają z internetu, 41% ma kogoś, kogo prosi o sprawdzenie różnych rzeczy w internecie, więc te osoby też w pewnym sensie są w zasięgu informacji, które znajdują się w internecie. Idąc dalej, jesteśmy w Polsce, jak i w wielu krajach, pewnie w przededniu, nazwijmy to, rewolucji mobilnej. I badanie, które zrealizowaliśmy, jak mówię, przed wakacjami, pokazuje, że 10% użytkowników internetu w Polsce korzysta z niego przez telefon komórkowy. To są 2 punkty procentowe więcej niż w roku ubiegłym. Wzrost nie jest jakiś spektakularny, więc prawdopodobnie ta rewolucja dopiero przed nami. Ale pewnie też nastąpi dość szybko, ponieważ zaobserwowaliśmy, że w niektórych grupach, takich grupach, które jako pierwsze typowo adaptują nowe technologie, ten odsetek jest znacznie większy. Na przykład wśród studentów to jest nie 10%, a 20% korzystających z internetu przez telefon komórkowy. Mówiąc o tych nowych sposobach dostępu do internetu, warto też zauważyć, że w ciągu ostatniego roku wzrosła nam liczba osób używających laptopów. Już nie 20, a 28% Polaków posiada komputer typu laptop, aczkolwiek trzeba pamiętać dla równowagi, że to komputer stacjonarny, oznaczony tutaj jako PC, jest tym najbardziej popularnym narzędziem dostępu do internetu. Gdy mówimy o nowych mediach, o trendach, często skupiamy się na tych osobach, które jako pierwsze adaptują te nowe technologie. Ale oczywiście
rzeczywistość jest dużo bardziej zróżnicowana i wiele osób nie jest taka jak my tutaj na tej sali i nie adaptuje tych nowych technologii tak szybko. I teraz skupmy się właśnie na tych osobach, które w ogóle z internetu nie korzystają nawet od czasu do czasu. Okazuje się, że 87% z osób, które nie korzystają z internetu, czyli z tej ponad 1/3 Polaków, nie odczuwa straty związanej z tym, że nie korzystają z internetu. 4% z nich, zaledwie 4% z nich planuje zacząć korzystać z internetu w ciągu najbliższych 6 miesięcy. I jak powiedziałem już wcześniej, 41% z tych, którzy nie korzystają z internetu, ma kogoś, kogo prosi o sprawdzenie różnych rzeczy w internecie, ma takich użytkowników pośredniczących czy proxy userów. Pokazujemy te trzy wykresy łącznie, ponieważ to są wyniki, które nas dość mocno zaskoczyły, gdy je zobaczyliśmy. Mianowicie, skąd ten spadek używania, korzystania z usług użytkowników pośredniczących, skąd ten spadek osób, które planują dostęp do internetu, czy wzrost osób, które nie czują straty w związku z niekorzystaniem z internetu. No, mamy tu kilka hipotez. Wśród nich taką hipotezę pesymistyczną, że no te osoby, które nie korzystają z internetu, w jakiś sposób oddalają się od niego, jakby straciły już nadzieję, że nauczą się korzystać z tego medium. Mamy też taką hipotezę, że te osoby, które w ubiegłym roku nie korzystały z internetu, podzieliły się na jakby dwie części. Jedna część już korzysta z sieci, a druga, ta bardziej powiedzmy zatwardziała, to są właśnie te osoby niekorzystające. Ale też po trzecie chcę powiedzieć, że zmieniliśmy trochę metodę doboru próby i ona też być może miała tutaj wpływ na taką zmianę. No jakie znaczenie było tej zmiany, to dowiemy się na pewno dopiero realizując kolejne badania w przyszłych latach. Wiemy już, jak wielu Polaków korzysta z internetu. Dowiedzieliśmy się też najważniejszych faktów na temat tych, którzy bezpośrednio z internetu nie korzystają. A teraz sprawdźmy, jaka właściwie jest pozycja internetu wśród innych mediów. Najpierw przypatrzymy się różnym źródłom informacji, newsów oraz źródłom rozrywki. Okazuje się, że internet zajmuje tutaj ostatnie miejsce w przypadku źródeł informacji i dla najmniejszej liczby Polaków powyżej 15 roku życia jest bardzo ważnym i raczej ważnym źródłem informacji. Jednocześnie jest to jedyne źródło informacji, które z roku na rok zwiększa swoją ważność z 55 do 59%. Pozostałe źródła informacji albo zachowują się stabilnie, lub ich ważność maleje. Być może ten wzrost ważności internetu jest związany po prostu z przyrostem internautów w naszej próbie, ale wydaje się, że jednak może być taki właśnie rosnący trend. A dlaczego? To okaże się przy kolejnych źródłach rozrywki oraz gdy będziemy mówić o środkach komunikacji. Dominującą pozycję zarówno w przypadku źródeł informacji, jak i źródeł rozrywki zajmuje telewizja. W źródłach rozrywki mamy tylko jedną zmianę z roku na rok i jest to ponownie internet. Zmiana na plus. Dość duży wzrost ważności o 8 punktów procentowych powoduje, że internet dogania w źródłach rozrywki i prasę i zajmują razem trzecie miejsce. No, można się zastanawiać, czy te wzrosty będą dalej możliwe przy stabilnym zachowywaniu się pozostałych źródeł komunikacji, źródeł informacji i źródeł rozrywki, zwłaszcza przy tak dominującej roli telewizji.